Wodzisławie Śląskim na terenie POKWK 1 maja zostanie wybudowana nowa droga. Będziemy starać się o dofinansowanie na budowę nowego odcinka około kilometra drogi, który skomunikuje ulicę Mszańską z terenami inwestycyjnymi na KWK 1 maja. Chodzi o tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 44 hektarów. Jest to bardzo duży teren, jeżeli dodamy, że położony w strefie przemysłowej i bardzo blisko autostrady A1, jest to dodatkowy atut miasta. Miasto będzie się ubiegać o 80% dofinansowanie do inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jeżeli uda się uzyskać środki finansowe na ten cel, projekt zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych musi być zrealizowany do końca tego roku. Droga ma mieć około kilometr długości. Swój początek będzie miała od ulicy Mszańskiej. Koszt inwestycji szacowany jest na około 2 miliony złotych. 14 pomieszczeń, pokoje 2, 3 i 4 osobowe, stołówka oraz pełen węzeł sanitarny. Baza noclegowa na potrzeby biatlonistów jest już na ukończeniu. Baza noclegowa została wybudowana w ramach ośrodka biatlonowego i współpracy ze Związkiem Biatlonowym. Baza noclegowa powstała w budynku szkoły podstawowej nr 28. Baza utworzą 44 miejsca noclegowe. Baza noclegowa jest skierowana przede wszystkim dla sportowców. To nie tylko dyscypliny takie jak biaton, no również i dla bokserów, no wszystkie dyscypliny sportu, które będą na terenie miasta. Budowa bazy noclegowej dla biatlonistów jest elementem szerszego projektu, mianowicie stworzenia Centrum Biatlonowego w Wodzisławiu Śląskim. Projekt zakłada także m.in. budowę strzelnicy sportowej na potrzeby szkoleniowe i treningowe. W Wodzisławie Śląskim powstanie nowa jednostka miejska. Będzie to Zarząd Dróg Miejskich. Nowa jednostka przejmie część zadań, które dotychczas wykonywały służby komunalne miasta. Całość tych zagadnień związanych z drogami publicznymi będzie zlokalizowana w Zarządzie Dróg Miejskich. O tym, że zadania związane z drogami muszą zostać wydzielone z działań służb komunalnych miasta, zadecydował wojewoda. Zarząd Dróg Miejskich i SKM na nowych zasadach będą działać prawdopodobnie od 1 sierpnia.